Let's go. Te zamki stają się coraz mniej finezyjne. Ten to w ogóle wygląda jak jakiś arabski. No faktycznie, to jest jakaś gwiazdka. To nie ma czaszki. Nie ma symboli doktora Wiley'ego. To nie jest doktor Wiley? Deltarune, widziałeś? Tak, Project, to się nazywało Project Deltarune, jak było w produkcji. Ale to jest chyba epizodyczne, nie? O to wychodzi częściami, jeszcze w całości nie wyszło. Jeśli mnie pamięć nie myli. A tą muzyczkę też kojarzymy. To jest przerobiona muzyczka. O, a tutaj gramy w Geometry Dasha, bo Rock Coil cały czas... Rock Jet cały czas leci w prawo. Można powiedzieć, że Mega Man 4 to prawie Geometry Dash. No mówię, te bossy w Boss Rushu są coraz łatwiejsze z czasem. Jezu, jak ja nie lubię, jak postać mi się ślizga. Ale ja chyba, jak zauważyłem, że bardzo często narzekam w ogóle na wszelkie hazardy środowiskowe i to chyba jest to, że ja nie przepadam, jak środowisko mnie ogranicza w walce z przeciwnikami. Czyli rozumiem, że jeśli jest jakieś, nie wiem, jakaś dziura albo floor is lava, ale to mi po prostu zmienia sterowanie, a to powoduje, że po prostu gorzej sobie radzę z podstawową czynnością. Chyba to mnie tak frustruje. A teraz na dobrą sprawę nie powinienem się zatrzymywać, żeby sobie krzywdę nie zrobić. Ups. Tak nie miało być. Mam jeszcze jakieś żyćka? Dobra, bo już jestem u Wiley'ego. Nie powinienem tutaj nadużywać moich przyjaciół. Oh fuck. No. I nie dorwę go. Piesku! Piesku! Pomóż mi, jak cię proszę. No dobra, wystarczy. No dobra, odzyskam sobie mojego RJ-a. Nie to, RJ. Wiem, dlatego przestałem. Spokojnie, dajcie mi wygrać, nie będę tego robił zbyt często. Czasem po prostu mam taki kaprys. O, fuck, nie wyszło tak jak chciałem. Czasem mam taki kaprys, ale raczej tak nie robię. Faktycznie uważam też, że to oszukiwanie, mimo że mam taką mechanikę w grze. Dosłownie nic mnie nie powstrzymuje przed zrobieniem czegoś takiego. To nie lubię tego robić bardzo. Bardzo nie lubię tak robić. Ale mechanika ślizgania jest tutaj średnio zrobiona. To znaczy mogę... Zobaczmy, czy to się da zniszczyć. Nie da się. Jakby mogę tu wyjść. Aha. Tak to wygląda. Dobra, daj mnie balloon. W 13 minut. No nie. A mówię, że jest źle zrobiony, bo jeśli podskoczę do góry, to mnie już nie ciągnie w prawo, więc mogę sobie restartować, że tak powiem, cały czas w taki sposób. Dobra, RJ, poczekaj chwilę. Poprzednio mi się prawie udało, więc uznałem, że mam prawo. Poczekajcie, zrobię tak. Bright, chodź tu. Podskocz wysoko, dawaj. Nie ma łatwo.
No, jaki fajny moc. No weź mnie niż otoczenia. Bo się please. Dobra, to jest mały cel. Daj mnie dive'a. O. Dive nie działa. Świetnie. Tego się właśnie chciałem dowiedzieć. Drill. Długo jeszcze trzeba trafić, ale działa. A kiepsko w sumie. Peru. Też tak sobie bym powiedział. Na tyle, na ile może działać, to działa. Tak. O, chyba to. Tak, no. To działa. Uuu, ale stroboskop. Ostrzeżenie epilepsji, poproszę. Fareł niestety też nie działał. Mimo, że ładowany atak całkiem zadawał obrażenia, to nie tyle, ile powinien. Komp mi już chodzi 26 godzin. No obawiam się, że właśnie mojego przeciągnąłem trochę za długo, bo chyba też chodzi jakoś tak mniej więcej. A w ogóle się nie pochwaliłem. Dostałem od narzeczonej nową kamerę na urodziny. Także mam nową kamerę. Uważam, że sobie radzi dużo lepiej. Dużo płynniej widzę już nawet na OBS-ie, że mi chodzi o obraz. Jest ładniejszy, dużo łatwiej mi się kluczuje green screena, bo jest dokładniejszy ten obraz. Tylko jeszcze nie dopasowałem wszystkiego, co chciałem, ale... Ale po prostu jestem mega zadowolony, bo polowałem właśnie na lepszą kamerę od dłuższego czasu. Tak, ta kamera trochę ma ciemniejszy ten, ale to kwestia jest podkręcenia potencjalnie światełek. Nie, nie ten. Nie chcę ciepło tych światełek. O. Ty? Tylko chciałem być trochę ciemniejszy dzisiaj. To była bardziej naturalna moja karnacja, po prostu. O, ja zawsze mam takie cienie trochę. Załóż kiedyś zieloną koszulkę. Jezu, będę śmiesznie wyglądał, to fakt. Ja mam jakąś zieloną koszulkę? Chyba nie mam, ale mogę spróbować taką znaleźć. No nie, nic ciekawego nie ma. Powinienem wiedzieć, że nie ma, ale... O, co za gad! Zrobię to dobrze. Muszę to zrobić dobrze. Kibel dołączyć dla Beki. Dobrze, ale będzie to stream z Geometry Dasha. Bo tam są wszyscy skibidi toiliści. Dobra, RJ, pomóż mi. A mikrofon łatwo jest ukryć za kadr. Ja kiedyś to robiłem, ale jakoś tak mi się bardziej podoba, jak jest w kadrze. Co się stało? Kliknąłem skok. Najwyraźniej podskakiwanie Megamanowi w tej części nie wychodzi na RJ-u. Pomóż mi. Nie. Nie starczy mi RJ-a. Nie starczy mi RJ-a. Nie starczy mi... Nieważne. Starczyłoby mi RJ-a. Tylko się wywaliłem o półkę. Ech, no to jeszcze raz. Fajnie, że nie ma teraz już opcji kliknięcia Stage Select, bo pamiętam, że w którymś Megamanie to był problem, że jeśli się wybrało Stage Select, to cofało do samego początku poziomu Wily'ego. Dobra, RJ, jeszcze raz. Lecimy teraz górą z zasady, bo tam będzie rzecz do złapania. Dobrze, RJ. Dzięki, RJ. Nie chcę RJ-a, chcę baluny. Czy to jest dobry pomysł, żeby robić sobie tu krzywdę? Chyba nie. Aha. Dobra, nie,
nie zrobię tego tak. A, chciałem się wytwanić znowu. Ja się boję tutaj zrobić tak. Aha, to mnie nie zabija w ogóle. Ja myślałem, że to jest one hit kill. Aha, i to najpierw w ogóle świeci. Jednocześnie się zaczyna świecić. Okej. Okay. No i git. Dobrze, że to przyuważyłem. Hello, przydasz mi się to? Do zabijania tych gadów. Balloon. Zładujmy może RJ... Ja nie, balloon lepiej. Dobra. Niektóre kolce nie są instakill, bo mega byłby trudny. No w sumie to nie są najtrudniejsze gry na NES-a, ewidentnie. Castlevania były dużo trudniejszą serią. Podobnie wydaje mi się Ninja Gaiden też był sporo trudniejszy. Z takich... Mówimy teraz oczywiście o flagówkach takich od Nintendo, nie? Na Nintendo. Na Nintendo, nie, od Nintendo. Mega Man byłby trudny, chociaż istnieje ROM-hack, który właśnie te platformy instakillował. Oh, no. Oczywiście, że istnieje taki ROM-hack, bo przecież dla niektórych ten Mega Man jest za prosty. Przecież to tylko gierka dla dzieci. Po prostu masochizm zwykły, że ludzie to robią. No przecież myślałem, że nie zawadzę, no. Kaizo Mario, czyli w skrócie zdechnij. Czy jest Mario z podtytułem zdechnij? No jakbym zginął, to byłoby słabo. Szczególnie jakby się okazało, że to instakill, to bym się zdenerwował. Dobra, co my tu mamy za bossa? No. To byłoby zwykłe oszukaństwo. What the fuck? Hej, halo, co? To mnie zwyczajnie przeleciało yellow? No to super, to fajnie. Aha, mogę tak robić. A rozumiem, że żeby cokolwiek trafiać, to muszę wejść do środka. Czy mogę też pewnie zrobić atak tym, Toadem. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. Może Toad na niego zadziała zwyczajnie. Zobaczymy. Nie, nie zadaję mu obrażeń Toadem w ogóle. Spoko. Bright, Jill, Feral. A, bo... Dobra, tam są półki. Ale mogę sprawdzić jeszcze, czy Feral. Ta, rozumiem. Myślałem może, że nie będę musiał, ale... Zobaczmy, czy Feral zadziała jakoś dobrze. Nie, znając życie, to muszę te drille, które wybuchają. O Jezus, źle rzuciłem w ogóle. To potem mnie wypycha. O sztykadzie. No nie mogę... Mógł trafić, żeby sprawdzić. Nie, mało obrażeń. Sharinga i Dusta, ale raczej nie będę mógł niczym trafić.
Tak, denerwujący i bardzo długo. Będę długo z nim walczył strasznie. To też irytujące na swój sposób. Dobra, jeszcze sprawdzę tego Dusta, ale strzelam, że muszę go po prostu wypykać na 20 tysięcy razy. Najgorsze jest to, że nie jest tak trudny jak na przykład Yellow Devil był. O, to chyba działa. Serdecznie mi zrobił na złość i użył Weapon Pack i tak. Ja cały czas piszczało. O nie, nie, spadłem. Dobra, trafiony. No jest ładne badanie, czym go uderzać, to też było kurde. Długo trwała robota. No jeszcze za wolno. Dla mnie czy dla was to było gorsze? Bo słyszałem, że słuchanie tego nie było najprzyjemniejsze, ale... ale nie wiem, czy mnie to obchodzi. O, czyli co, tu go megabusterem? Okej. Okay. Okej. Okay. Za wysoko mam to, o. Musi niżej leżeć, będzie mi wygodniej. No i level kolejny. No super, w chmurach. Kocham levele w chmurach. O nie. Dobrze, że jeszcze sam Mega Man nie robi autoscrolla, tylko ten. Tylko ekran. Nie no, takie levele nawet lubię. Jak postać się normalnie rusza, to ekran może się ruszać. Weź zgin. O, nie tak chciałem. Dobra, nie dostałem tego, to trudno akurat, to nie ma większego znaczenia. Chociaż nie, bo mi się teraz broni nie ładują, nie? W sensie, tak, mam zużyte. Toad mi się może nie przydać. Balon. Dobra, nie jest aż tak źle. Nie będę jakoś za bardzo się teraz o to martwił. Wezmę sobie Faroumena może. Dobra. Na razie Mega Buster mi się przyda najbardziej, po prostu naładowany. Chciałeś Geometry Dasha, więc masz Mega Man. A mówił, opatrzcie, Geometry Dash, ale Mega Man. Wezwałbym wilka z lasu. Aaaa. Taki fakt. Get right. Oj. Nie, no nie chciałem tego użyć. Dobra. Dobra, chodź RJ. Będę się męczył. O nie, 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 tak to zginę. RJ, takich numerów nie robimy. Wytwanione. Ale chciałem nawet zrobić to normalnie, ale ci goście zmieniają prędkość, jak jestem na ich wysokości, więc nie. Widzę, skoro Mega Man... To co, Mario następny, jak skończysz Mega Man? Nie wiem. Ja zazwyczaj nie myślę aż tak w przód, ale... No nie wykluczone. Seria Mario, dobrze by było zrobić Mario 1, dwójkę. Dwójkę naszą. Potem trójkę... Super Mario Worlds. Pewnie jakieś Yoshi's Island. Tego trochę było. Musiałbym to też przemyśleć. Dobrze. Żeby to robić jakoś po kolei. O, to spada! Myślałem, że się wzniesie! Wiesz co, w zależności od tego, co uważasz za speedrun, to ja też umiem. Ale to, ja nie byłem jakiś dobry, w sensie dobry w zrobieniu tego wyjątkowo szybko. Nie zbliżałem się do tych wyników idealnych, do których teraz ludzie próbują się zbliżyć. Nie ma szans.
Ile mam żyć? Dwa, dobra. Jaki miałeś czas w ramach tego Mario Speedrun? Około 20 minut. O, czas, dawaj! Tak? Jak miałbym to niby zrobić? Na balonie? Zdaje, że nie zginę. Hehe. Wytrwanione. 4, 5, 6, 7, Adi! Cześć! Cześć! A, to człowiek od ciebie, Wilgax. Fajnie, że wpadłeś. Słyszałem, że Wilgax gdzieś tam polecał tego streamka, więc miło mi bardzo, że ktoś się pojawia. No ale jak sam Wilgax mówi, przynosi szczęście. Dobra, co tu się będzie działo? Dobra, już mi spadło pół planszy. Tego pająka już kojarzę chyba, nie? Dobra, to mi nie zadaje, to nie zadaje mu obrażeń za bardzo. Chyba nie zatrzymuję go, więc to nie jest fajne. Bo teraz jestem skazany na nierobienie niczego. Toad, to jest prawda, podesłał linka. Fajnie, mega się cieszę. Spoko. Szczerze mówiąc, to taki miałem plan po prostu. Zawsze czytam cały nick na początku, tak nawet for funowy. Niektórzy ludzie mają naprawdę długie nicki, no. Ale koniec końców czytam to tak, jak akurat mi najdzie. Chociaż to prowadzi do takich krusków, jak na przykład czytanie gościa Femboy. Ale... Dobra. Całkiem nieźle. Dzięki domo! Chodź tu. Dobra, mam jeszcze jedną Genkidamę. Redy. Chodź tu. Dobra. Skończyły mi się Genkidamy. Ring. Put a ring on it. Strzelunia, man. Powiem tak. Co ciekawe, Adi jest z ekipy, od którego ci tam wspominałem. I też na streamach gada. A, no proszę. Właściwie wspominałeś mi o nim, tak, rzeczywiście. Ja miałem w ogóle pozaglądać na niektóre te streamy, ale tak jak nieraz mówię, że mało mam czasu w życiu poza gdzieś tam tymi streamami, staram się na twoje zaglądać, jak mam możliwość. Ten Nitwitowski to jeszcze ze starej ery, bo teraz używam inny, ale go zostawiłem, bo by była pamięć. Okej. Okay. Wiesz co, w ramach streama gram na emulatorze, bo nie mam możliwości tutaj na chacie, na chałupie zbierać obrazu z mojego NES-a, którego zresztą tak zostawiłem w Radomiu. Mam tam NES-a, mam tam SNES-a. I Sega Genesis kupioną jeszcze dawno temu. Już jak na studia wyjechałem. No ale po prostu jako, że mieszkam w małych mieszkaniach, to nie bardzo mam gdzie to trzymać. Także w ramach streama zawsze gram na emulatorze, zawsze na początku gry, to zaznaczam. Ale staram się nie cheatować. To znaczy cały czas ludzie mnie obserwują, że nie zapisuję, nie robię, wiesz jakichś syfów typu korzystanie z tutoriali. Staram się robić to wszystko legitnie. Nie jestem fanem ułatwiania sobie za bardzo, a co zresztą Wilgax będzie w stanie na pewno powiedzieć, szczególnie po moich streamach z kontr, gdzie po prostu, jak grałem w te stare kontry, o mój Boże, ile tam było męczenia się i czasem powtarzania leveli. No, już tyle razy z tymi powtarzałeś, Wilgax, żebym sobie czasem coś zapisał, czasem coś wczytał, jestem uparty jak osioł. Wiem, że jest sporo purystów, którzy też mają zawsze coś przeciwko ogrywaniu takim grom, takich gier na emulatorze. No ale stwierdziłem, że tak na dobrą sprawę to nie ma większej różnicy, jeśli wszystko robię tak samo. No oczywiście nie ma też szansy, że będą tutaj jakieś glitche. To jest duży,
plus albo minus dla niektórych na pewno. No bo lubię tryharding, no bo ja lubię tak sobie potryhardować. Ja te gierki chcę zagrać tak, jak ludzie w nie grali kiedyś. Co prawda nie mam starego telewizora i pada od starej konsoli. W sensie starej konsoli podpiętej do starego telewizora, kropka. Ale zawsze staram się podchodzić tak, żeby to było jak najbardziej... Żeby to jak najbardziej oddawało rzeczywistość, nie? Szanuję za to, ja sam też gram na MUPS1, mimo że mam fizyczne gry, ale lepiej już tak. Też bez żadnych save state'ów, no właśnie. Nigdy w życiu nie użyłem żadnego save state'a, nawet jeśli jakiś trudny etap i zaczyna się od początku, trudno jest na wzmocnienie człowieka i w końcu pokonanie etapu. No ja dokładnie uważam tak samo, w sensie te gry były przeznaczone jednak do ogrywania w taki sposób, jaki był prezentowany w tamtych czasach, czyli na konsolce, na starej konsolce, podłączasz do telewizora. Jeśli mama woła na obiad i nie zostawisz konsoli na pauzie, albo tata przyjdzie obejrzeć mecz i ją wyłączy, no to amen, masz problem. Więc jeśli włączę w środę streama i nie dokończę Mega Mana trójki i wybije godzina 21, muszę jechać po narzeczoną do pracy, no to przykro mi, Mega Man przepada na następny dzień od początku. A propos narzeczonej, dzień dobry, kochanie. Dzień dobry, zostałam obwiniona za przegranie w Mega Mana. Nie, nie zostałeś obwiniona za przegranie w Mega Mana. W sumie jeszcze mi ani razu nie przeszkodził fakt, że musiałem kończyć do 21 w środę. Zabrzmiała jak pasywna agresja. Wilgax napisał, witam Paulinka. Witam. A ciebie na streamach w ogóle kiepsko słychać chyba, bo jak dzisiaj montowałem, to też musiałem podbijać twoje głosy, więc... Bo mikrofon mam ustawiony na zbieranie tylko z mojej strony. O, może tu jak stanę. No pewnie będzie lepiej. Teraz też dobrze wyglądasz, jak chcesz ten... Nie, jestem jeszcze inkognito. Bardzo dobrze. Kochani. Bardzo dobrze. Ale to też pokazuje, jak człowiek jest cierpliwy i zaparty. No, tak, tak, tak. No bo przechodzenie tego na safe state'ach to taką dobrą sprawę. Ostatnio mnie ktoś pytał też, bo streamuję regularnie też Geometry Dasha. Streamuję go przeważnie właśnie w środy. I tam ostatnio byłem zapytany, co myślę o tym modzie, który pozwala na zapisywanie progresu. No uważam, że jak gra nie jest przeznaczona do tego, żeby zapisywała progres, no to nie powinno się zapisywać progresu. Tutaj oczywiście jest ten motyw z hasłami. No to gdyby można było, no to tych haseł bym absolutnie używał, szczególnie jeśli byłyby skończone continue. No ale no to jest coś, co udostępnili mi twórcy, więc tak można. Nie, 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 to nie są hasła, które mi ułatwiają grę. Nie używam haseł tego typu. Chodzi o takie coś, że kiedyś nie było możliwości zapisania gry. Nie było na starych konsolach zapisów. Trzeba było tam co jakiś poziom, co jakiś etap się wyświetlały takie hasła. Na przykład, nie wiem, 15 liter, które trzeba było sobie przepisać na kartkę i jak chciałeś zacząć od tego samego momentu, to musiałeś pisać jeszcze raz. Dzięki Adi za followa. Dzięki bardzo. O, widzisz, tylko przyszła mnie już followują. Uwielbiają mnie. Cały internet cię uwielbia, kochanie. Ach, myślałem, że jakiś ukryty pokój. Tutaj nas oszukiwanie, sztuczna radość z przejścia czegoś na skróty i to w ogóle nie pokazuje, że... Dokładnie tak. Ja mam dokładnie to samo podejście. Ale ja nawet, wiesz co, mówisz o sztucznej satysfakcji, ale mój charakter nie pozwolił mieć w ogóle jakiejkolwiek satysfakcji z przejścia tego na safe state'a. W sensie, że nawet wręcz miałbym takie trochę poczucie winy i zaraz bym siadał do tego jeszcze raz, więc i tak nie byłoby nic warte. Ale to... Nie, słuchaj, bo to mówimy o dwóch różnych rzeczach teraz. Dobra, nie będę tego robił, bo stracę więcej amunicji niż zyskam. Mama mi kiedyś powiedziała, że jak będę robić tatuaż, żeby tylko obnieć kupieta. Jak mi się trupia taka zobaczyła, to mi się przypomniała. W Mega Manach jest dużo trupich szach, bo Dr. Wily bardzo często ich używa jako symbol. No właśnie, ostatnio kiedyś mówiłeś, że chciałbyś pokonać Adventure Island. Tak. Najdłuższa. Ale... Która jest ta gra? Ta, w którą gram teraz? Mam nadzieję, że się skończy za jakieś 3-4 levele max. No właśnie tak miałem nadzieję. Znaczy nadzieję. Bardzo mi się ona podoba, tylko po prostu myślałem, że... O, jakieś śmieszne. Prawda. Dobra, zobaczmy co go... Nie, to nie ma sensu. Może to? Kwas? Nie, kwas nie. Kwasem do... Kwas nie. Drill? Znaczy wiem, że pewnie muszę uderzać w...
Komorę. Też nie. Faraon? Kurde, nie mogę go... Złapał mnie! Stop it! Get some help! Ring. Put a ring on it! O, mam go. Tym go mogę uderzać. Nie wiem, czy tego bije wystarczająco, ale uderza go. To jest dobrze. Ajajaj, miałem za mało życia. A mogłem użyć tanka. Damn it. A co do Adventure Islands, to tak, dwójkę i trójkę bardzo bym chciał przejść. A jedynkę na pewno pokażę. Przy okazji, nie wiem, może streama, jak będę miał nową przerwę w Mega Manie, bo na pewno nie zrobimy 12 części z rzędu, bo mi się po prostu znudzi. Więc myślę, że Adventure Island pokażę, bo bardzo lubię tę grę, jeszcze ze starych czasów. A jedynkę bym pokazał, no ale na pewno jej nie przejdę. To jest dla mnie za duże wyzwanie, żeby zrobić to na jednym ciągu. Tam jest, zdaje się, 30 poziomów i trzeba to przejść na 3 życiach, to jest żart. No ale właśnie nie wiem, co zrobić z pierwszą częścią, bo ona jest zwyczajnie za ciężka, żeby sobie z nią poradzić jednym ciągiem. Musiałbym naprawdę dużo czasu nad tym spędzić. No, nie wiem, czy mam taki czas. Chciałbym go mieć, ale obawiam się, że go nie mam. Zobaczymy, czy jakaś inna broń też mu zadaje obrażenia, bo to mi się zaraz amunicja skończy. No jest amen. Co jeszcze mu zadaje obrażenia? Może Duster? Duster mu zadaje obrażenia, świetnie. Weźmiesz urlop i dasz radę. Jaki okres? Urlopowy, czy...? Przyznam szczerze, że urlop wolałbym sobie zachować na jakieś wyjazdy, ewentualnie na GTA 6. A ze starych gier... albo ewentualnie na jakiś Hollow Knight Silksong. O Jezu, jakbym zagrał Hollow Knight Silksong gdzieś na streamie. Ale musiałbym do tego zrobić osobny segment, nie? Jezu, wziąć 2 tygodnie urlopu, żeby przejść Adventure Island 1. Kupię sobie hawajską koszulę na Adventure Island 1, to będzie zabawne. Please, Mega Man, don't! Why? Ale próbuje mnie zabić, co mnie to obchodzi, że nie jest zły? No właśnie się spodziewałem, że coś jest nie tak. Kalinka! Kalinka moja. Oj, puszczę to na pewno na YouTubie w tle, 100%. Forgive me. Nie, znowu. Brzmi jak Halinka. Trochę brzmi jak Halinka. A swoją drogą, ta kobieta, która grała Halinkę kiepską, chyba ostatnio zmarła, nie? Dość nam się wydarzyło niefajnego w każdym razie, tak mi się wydaje. Już Grabowski praktycznie sam został z ekipy.